z ataków po wewnętrznej, który był przygotowywany przez Holdera i umiejętnie to zablokował. Tak młody zawodnik, widzimy tutaj radość Rosjan, którzy w tej chwili wiedzą już, że są brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Od razu zapytam Cię, Adamie, o opinię. Finał od razu w Szwecji, Szwedzi nie jadą w barażu, Szwedzi nie jadą w eliminacjach, mają 9 dni wakacji, Szwedzi nie jadą w treningu i Szwedzi nie zdobywają na swoim terenie medalu. Ja myślę, że tutaj jednak dobór zawodników był wielkim chyba problemem dla tej reprezentacji. Peter Ljung zanotował tutaj naprawdę bardzo słaby występ, również Thomas Jonasson i no, można się tylko zastanawiać, czy gdyby ta reprezentacja nie była inaczej stworzona, inaczej zestawiona, nie byłoby lepszego rezultatu. Zabieg marketingowy też, żeby więcej ludzi przyjechało, bo wziął dwóch miejscowych zawodników i dwóch z niedalekiej Wetlandy. No tak, na pewno tak. No, nie przyniosło to rezultatów. Jak widzimy, stadion nie jest doszczętnie tutaj do ostatniego miejsca wypełniony. No, ale przejdźmy do najważniejszego. Przed nami finał i rozgrywka o wszystko, o złoto. I zobaczymy, jak to się w tej chwili poukłada. Jason Crump w kasku białym, Andreas Jonsson w czerwonym, Emil Sajfudinow w niebieskim i teraz na ten decydujący wyścig. Akurat żółty kolor wylosowali Duńczycy, mają 2 punkty przewagi, ale mają najgorszy zewnętrzny tor do startu. I z toru trzeciego wystartuje Emil Sajfudinow, który mam wrażenie, że też może Nilsowi tutaj troszkę tą robotę utrudnić, po to, żeby on przedostał się na pozycję jakąś bliższą Australijczykowi. Decydujący wyścig. A być może będzie jeszcze jakiś dodatkowy. Na razie wszystko w rękach Jasona Crumpa. Andreas Jonsson teraz poskładał się na ostatni wyścig. I Rosjanin, Emil Sajfudinow. I co się dzieje? Crump fantastycznie tam jest zablokowany przez Andreasa Jonssona. Crump jedzie na końcu stawki. Zatem czyżbyśmy znali złotych medalistów? Nils Christian Iversen jedzie przed nim. I teraz ta przewaga, 2 punkty. Jeśli tak by to dojechało, to Duńczycy są mistrzami świata, zdobywcami Pucharu Owe Fundina. Żeby to odwrócić, musiałby tutaj wyprzedzić najpierw Nilsa Christiana Iversena, a później jeszcze AJ-a, żeby doprowadzić do wyścigu dodatkowego Jason Crumpa. Emil, tak jak przewidywałeś, Emil Sajfudinow był tutaj najgroźniejszy na starcie. Robi co może Jason Crump, ale zabraknie. On jest cięższy o kilka kilogramów, może 2, może 3, zasypany. Teraz znowu wjeżdża w szprycę, tam za koło chce się wpuścić Nilsa Christiana Iversena, ale co to da? Ten brawurowy atak dopiero na ostatnim, no właśnie, nie wiemy kto. I za chwilę jeszcze Craig Aykroyd da im po 0,5 punktu w tej gonitwie. A zatem znamy, proszę Państwa, drużynowych mistrzów świata na rok 2012. Po 6 latach przerwy wracają. Zobacz, jak ta historia się powtarza. W 2006 roku nie było Polaków, wygrali Duńczycy. Później wygrali jeszcze w 2008 roku w Wojens. Tam Polacy byli, toczyliśmy z nim wyrównany bój do samego końca. Teraz po raz trzeci duńska reprezentacja triumfuje w drużynowym Pucharze Świata. A najbardziej na gościnnej dla nich ziemi w Mali. Przy wyjeździe z parkingu cieszyli się Rosjanie. W tej chwili dopiero Duńczycy wychodzą na tor. Prawdopodobnie zaraz tutaj będziemy widzieli fruwającego, latającego w powietrzu Iversena. Tak jest, Iversen zrobił, tak, on wysoko fruwa, zrobił to, co do niego należało w ostatnim wyścigu. Chyba troszkę sfrustrowany Chris Holder. Szczerze, Piotrze, łza się wokół kręci. Pamiętam ostatnie 2 lata, szczególnie tą naszą radość. No tak, bo ty tam byłeś wtedy w pierwszej parze tańczący. Tak. Również byłem tym, który raz Jarka, raz Tomka podrzucał do góry. To były wspaniałe chwile i mam nadzieję, że one będą dla nas jeszcze wkrótce możliwe, dostępne, że sobie to wywalczymy we wspaniałej sportowej rywalizacji. Będziemy mniej używać taktyki, a więcej tak naprawdę swoich zdolności, umiejętności, charakteru. I w przyszłym roku zobaczycie Państwo podczas kolejnych zawodów drużynowego Pucharu Świata naszą reprezentację z nowym duchem, z nowym sercem do walki, walczącą o wszystko od początku tak naprawdę. O wszystko, żeby wrócić na tron światowego Speedwaya. Fantastyczna radość Duńczyków, fantastyczna radość duńskich również
komentatorów. Gratulacje teraz już zbierają. Patrzymy poza kadr, poza to, co dzieje się na powtórkach. Ze strony ekipy rosyjskiej gratulacje od chłopaków i już przygotowują się Duńczycy do wielkiej celebry. Szaleńcza radość, fantastyczne nastroje. Nicky Pedersen, ci młodzi, już zdjęcia, już są tam fotoreporterzy. Nils Christian Iversen i skaczą, i tańczą, i najbardziej tutaj zachęca do tej radości ten najmłodszy, ten, który tak wielki wkład miał w ten złoty medal. Mikkel Bi Jensen, on zdobył, proszę Państwa, niespełna tak naprawdę 18-letni chłopak zdobył dzisiaj 8 punktów dla ekipy duńskiej. Tak, ja myślę, że ojcem sukcesu, w ogóle takim wielkim wygranym tego sezonu jest Nils Christian Iversen. Jeżeli Państwo śledzicie występy tego zawodnika, choćby w polskiej lidze, jest to człowiek, który naprawdę w tej chwili jest świetnie dysponowanym zawodnikiem, który we wszystkich zawodach, w których startuje, odnosi rewelacyjne wyniki. I również tutaj podczas zawodów drużynowego Pucharu Świata był wiodącą postacią i dzisiaj również udokumentował to, że to jest po prostu jego sezon, że jest w świetnej dyspozycji, w wielkiej dyspozycji i dzięki temu Dania wraca na tron z światowego speedwaya. Mamy słońce nad stadionem. Być może to jakiś dobry prognostyk dla nas, Polaków, na przyszłość. Że na przyszły rok właśnie to słońce zaświeci dla nas. Być może tak będzie. I to zobacz, przypominamy, koniecznie musimy to przypomnieć, że Duńczycy zdobywają ten złoty medal i Puchar Ove Fundina bez swoich gwiazdorów lat minionych, którzy wygrywali tę drużynówkę i w Reading w 2006 i u siebie w Wojens w 2008, bez Hansa Andersena, który ma tam dziesiątki występów w kadrze. Of course, what is a meeting, you know, is unbelievable, you know, it's very funny. This is a succession. I say, you know, it's before meeting, we must take some medals and we take some bronzes. Thank you for Russia. Спасибо большое всем. Mówiłem przed zawodami, że musimy tutaj zdobyć jakiś medal. No i cieszymy się, niesamowicie. To jest niesamowite uczucie. Mamy brąz. Of course, it's every hit was hard and I do, you know, it's get a skip start, good start and around the track is the same. I'm happy. Congratulations, sir. Well done. Thank you. Jestem szczęśliwy, no bo tutaj wszystkie wyścigi były bardzo trudne. Trzeba było tutaj na tej nawierzchni bardzo dobrze startować, pilnować się na dystansie. To się udało na tyle, że mamy brązowy medal, mamy miejsce trzecie. Trochę możemy się cieszyć, ponieważ Emil w trakcie swojej wypowiedzi również Jason, mówił do nas po polsku, dziękując nam. The last four heats in the last few years have hurt us and again today, you know, Chris did a great job in that Joker ride and then, you know, he and I didn't back it up in the last two, so disappointing for sure. Tak to się jakoś zdarza, taki zawód. Tak to się jakoś zdarza w minionych latach, że zawsze końcówkę mam słabą, że przegrywamy te końcówki. Najpierw Chris zrobił świetną robotę, wygrał Jokera, a później zawiedliśmy w dwóch ostatnich wyścigach. The way we all acted, behaved, raced this week. I'm really proud of the boys and Lemo's first year in charge. Ja jestem bardzo dumny, zadowolony z zawodników, z tego co udało się osiągnąć w minionym tygodniu. Jechaliśmy świetnie, zachowywaliśmy się świetnie. Oczywiście, cały czas trzymaliśmy kciuki, ale po prostu to nie zdało się na nic, bo Duńczycy jeździli zwyczajnie lepiej od nas. Australijczycy mają wyjątkowego pecha, bo albo trafiają na nas i po prostu też nie mogą wygrać tego mistrzostwa, bo im się nie udaje zwyciężyć Polaków, a kiedy nie było nas w finale, trafili na świetnie dysponowanych Duńczyków i to Duńczycy spowodowali, że zajęli drugie miejsce. Trzecie zwycięstwo. Yeah, it's amazing. You know, I didn't dare to believe it before the meeting. But yeah, here we are. We did it. Niewiele powiedział tutaj Nils Christian Iversen. Udało się, chociaż nie wiedzieliśmy, nie wierzyliśmy do końca, że tak się może stać przed zawodami. Fantastic. Everybody scored a point in our team today. You know, that's the key to winning. Yeah, we had three meetings now in the tournament. We had one change in the team, but you know, yeah, two changes. Sorry, but you know, it just proved that we have different riders who can do the job, and it's just fantastic.
To fantastyczne. Udowodniliśmy, że mamy zastępców, że mamy następców. Jechaliśmy w trzech turniejach, a więc sporo było roboty w tej drużynówce. Ale cel był jasny i udało się go osiągnąć. So for you, the Monster Energy Speedway World Cup has given you a springboard. I know you want to get back in the Grand Prix, bigger things in your career. You must be pleased with your form this week. Yeah, it's fantastic. Teraz już pytanie osobiste do Nisa Christiana Iversena, że on po tym drużynowym pucharze świata nadaje się do Grand Prix. Enjoy the national anthem and the champagne. Well, cieszę się bardzo z tego sukcesu. Przede wszystkim na razie cieszę się z tego drużynowego sukcesu, który osiągnęli. To niezwykłe, bo te zmiany, faktycznie ta zmiana, Madsen wycofany z reprezentacji, zastąpiony młodym zawodnikiem, i to wszystko się świetnie tutaj Duńczykom dzisiaj sprawdziło. Bo mieli każdy nosa, tych... mieli, tak, nosa, tak, bo mieli nosa, bo Madsen nie wiadomo, jakby dzisiaj jeździł na początku plastelinie, a później w tych zmieniających się okolicznościach przyrody. Tak, i wszyscy punktowali, wszyscy tutaj byli naprawdę bardzo dobrze usposobieni, a na przykład w zespole Australii po raz kolejny Davy Watt zdobył tylko 3 punkty. Także być może tutaj, gdyby również Australia zaryzykowała, puściła zawodnika tutaj...